Witajcie! Dzisiaj zaprezentuję Wam pomocę Montessori dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Zapraszam! W pierwszym roku życia pojawia się tak zwana faza wrażliwa na ruch. Jeżeli nie znacie tego pojęcia, faza wrażliwa, to podpowiem Wam, że jest ono ściśle związane z pedagogiką Marii Montessori. I jest to okres w życiu dziecka, kiedy z taką dużą łatwością i przyjemnością rozwija nowe umiejętności. I tak fazę wrażliwą na ruch możemy podzielić na rozwój motoryki dużej, kiedy dziecko uczy się chodzić, wspinać, skakać, a także rozwój motoryki małej, kiedy dziecko ćwiczy precyzyjne ruchy rękoma. I pomocy Montessori dla dzieci w tym wieku właśnie ćwiczą tą motorykę małą, ale oprócz tego rozwijają one koordynację ręka-oko, ale również dziecko uczy się rozróżniać różne wielkości, a także kształty. Jedną z pierwszych pomocy, jaką dziecku możemy zaprezentować, i to już dla dzieci nawet poniżej 1 roku życia siedzących, jest to drewniane pudełko z kulą. Występuje ono w dwóch wariantach, pudełko z tacą i troszeczkę trudniejsze pudełko z szufladą. Tutaj dziecko wrzuca kulę i uczy się, że kiedy obieg znika, to nie znika on na zawsze. Można by tą pomoc porównać do takiej popularnej zabawy, z którą często z dziećmi się bawimy, a kuku, kiedy się pojawiamy i znikamy. Dzieciaki bardzo tą zabawę lubią, jak pewnie wiecie. I tutaj podobnie, ta kula co chwilę znika i pojawia się. Oprócz tego dziecko sobie ćwiczy uchwyt. Ta kula jest dosyć duża, więc raczej nie ma ryzyka połknięcia i precyzyjne wrzucanie do otworu. Układanki to jest kolejna pomoc, jaką możemy dziecku już około roku zaprezentować. Na początku będą to takie układanki prostsze, na których mamy 3 koła o różnej wielkości. Tak jak widzicie, mają one wszystkie ten sam kolor, aby niepotrzebnie dziecka nie rozpraszać, tylko skupia się ono właśnie na tej cesze wielkości. Pomoc ta ma takie duże, zaokrąglone, drewniane uchwyty, także dziecku łatwo ją chwycić. Kiedy dziecko opanuje już tą układankę, to możemy mu przedstawić układankę z różnymi kształtami, jak trójkąt, kwadrat i również koło. Te kształty mogą być umieszczone na osobnych podstawkach lub na jednej podstawce 3 kształty. I kiedy dziecko opanuje już ten poziom, to przedstawiamy mu układankę z 5 różnymi kształtami. Kolejne drewniane pudełko, jednak tym razem są to pudełka, które mają otwór na różne kształty. Na początku będzie to pudełko z kulą, następnie dziecko umieszcza do pudełka walec, duży i małe. Kolejnie mamy grania stosupy o różnych podstawach, jak trójkąt, kwadrat i prostokąt, a także pudełko z monetami. I podobnie jak wcześniej z pudełkiem drewnianym, dziecko tutaj również ćwiczy umiejętność, że kiedy przedmiot znika, to nie znika on na zawsze, dopasowuje różne kształty i te pudełka mogą być otwierane za pomocą drzwiczek lub za pomocą szuflady. Następnie mamy podstawki z pierścieniem. Na początku prezentujemy dziecku podstawkę z jednym rodzajem pierścienia, które dziecko umieszcza na wystającym słupku, a następnie mogą być to 3 różne rodzaje pierścieni w różnych kolorach, przy czym ta pomoc już jest trudniejsza, bo dziecko musi rozpoznawać różne kolory. I kiedy jesteśmy przy nauce kolorów, to powiem Wam, że najpierw dziecko właśnie uczy się dopasowywać dane kolory, grupować, czyli czerwone przedmioty do czerwonego, żółte do żółtego, niebieskie do niebieskiego, te 3 podstawowe kolory, i kiedy widzi te różnice, to wtedy możemy dziecka uczyć poszczególnych nazw kolorów. I jeszcze jednym rodzajem pierścienia, takim też trudniejszym, to jest podstawka z zielonymi pierścieniami, która umieszcza się na takim bocznym słupku. Tutaj mamy drewniane pudełko, tym razem z szufladami. Dziecko uczy się otwierać i zamykać. Możemy do szuflady umieścić jakieś przedmioty, aby tą pracę uatrakcyjnić. Tutaj podobnie jak wcześniej mamy duże, drewniane, zaokrąglone uchwyty. I tak jak pewnie zauważyliście, pomoce Montessori są zazwyczaj wykonane z drewna i mają one takie naturalne kolory, aby dziecka nie rozpraszać.
ostatnią już pomocą, którą chciałam Wam zaprezentować, jest to taca z trzema obiektami. Tutaj mamy potocznie nazywając jajko, kulę i sześcian i dziecko umieszcza je na danej podstawce. My tą pomoc mamy taką z typu zrób to sam. Mój synek bardzo, bardzo ją lubi. Powiem Wam, że również taki kieliszek drewniany z jajkiem później można wykorzystać do takiego ćwiczenia koordynacji, kiedy dziecko całe w skupieniu przenosi jajeczko z jednego pomieszczenia do drugiego. Bardzo Was zachęcam, jeżeli Wasze dziecko nie chodzi do żłobka Montessori, to myślę, że warto takie pomoce montessoriańskie kupić zamiast grających i kolorowych zabawek, ponieważ dziecko pracując z nimi rozwija swoje umiejętności i naprawdę te pomoce na długi, długi czas dziecko zajmują. Mam nadzieję, że w tym filmiku dowiedzieliście się kilku ciekawych informacji pomocnych dla Was. Jeśli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, lajkach i komentarzach. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.